Jak ukryć dąb? Okej, Kicek. Nalej wody, dodaj płyn. Naczynia brudne daj. Najpierw myj, potem płucz. Wytrzyj tak jak ja. Jeszcze raz? Tak! Nalej wody, dodaj płyn. Naczynia brudne daj. Najpierw myj. Otworzę! Wytrzyj tak jak ja. Okej. Kto to? Nalej wody, dodaj płyn. Kto to był? Najpierw myj krzak. Krzak? Chyba nie myślisz, że chciał tu wejść, co? Nie, nie sądzę, Kicek. Moja kolej! Cześć! O, to ty! Co tam? Kicek myślał, że ty to krzak. Nie widziałaś Filipa, prawda? Bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. Filip może kryć się przez wieki tak, że nikt go nie znajdzie. Tutaj przyda się nasza pomoc. Świetnie! Możemy poszukać też tego krzaka! Na pewno wiesz, co robisz, drogi dzióbku? Zaufaj mi, dębiak! Moje magiczne moce są już gotowe! Cześć, dzióbku! Cześć, dębiak! Widzieliście może Filipa? Mam ważniejsze rzeczy na głowie niż szukanie Filipa! Chcę sprawić, żeby dębiak zniknął! Niech drzewa w ziarenko, dębiak zmieni się prędko! No i jak? Jestem niewidzialny? A nie? Nawet troszeczkę. Nie, przykro mi. Chyba tracę moją moc! Może dębiak nie potrafi wcale znikać? Dlaczego właściwie chcesz być niewidzialny, dębiak? Pomyślicie, że jestem niemądry. Na pewno nie. Prawda, Kicek? Możemy myśleć dużo rzeczy, dębiak, ale niemądry na pewno nie. Chciałbym biegać dookoła, bawić się tak jak wy. Chciałbym się do was przyłączyć, pobawić w chowanego, być tym, który się chowa. Myślę, że każdemu wolno się chować. Nie martw się, dębiak. Pomożemy ci. Naprawdę? Zostaw to nam, dębiaku. Tylko jak zamierzamy schować taki dąb? Tego jeszcze nie wymyśliłam, wiesz? Nigdy mnie tu nie znajdą. Nawet za pomocą Rozy i Kicka. Gdzie się wszyscy podzieli? Tak jest, Kicek. Maluj śmiało. To jeszcze raz, co oni robią? Przebranie. Genialnie. Co to przebranie? Coś, co zakładasz i dzięki czemu wyglądasz inaczej, żeby nikt nie zgadł, że to ty. Rosie, może ten krzak, który widziałem, to przebranie? Może ktoś go miał na sobie? Kicek, czy przestaniesz ciągle mówić o tym krzaku? Okej, dębiak, załóżmy to. Jest. A więc, jak wyglądam? Dobrze. Kolor naprawdę pasuje do twoich gałęzi. To świetne branie. Co się stało z twoją twarzą, dębiak? Skąd wiedziałeś, że to ja? A ile drzew widzisz na tym wzgórzu? Jak mogę się schować, kiedy utknąłem tu, gdzie wszyscy mogą mnie widzieć? Dębiak, to jest świetne wzgórze. Widzisz stąd wszystko tak daleko. Ale i ty z daleka mnie tu ujrzysz. Chciałbym móc się gdzieś przenieść. Na przykład gdzie? Na przykład na plac zabaw. Okej, słuchajcie. Ciągniemy dębiaka na plac zabaw. A ja zapewnię wam trochę mojej magii.
ze wzgórza w dół. Raz, dwa, poprowadzę drzewo ja! Problem w chowaniu się polega na tym, że zawsze jesteś sam. Cześć, dzióbek. On się nie rusza. O, dębiak, nie schowaliśmy cię. Przepraszam. Nie szkodzi. Myślę, że taki ogromny dąb jak ja musi stać na wzgórzu. Nie na placu zabaw, bawiąc się w chowanego z przyjaciółmi. Biedny dębiak. Rosie, możesz powiesić prześcieradło na linkę? Gdyby tylko ktoś mógł mi pomóc. Kicek, to nie czas na zabawę w duchy. Pomocy! Wyciągnij mnie! Kicek, właśnie podsunąłeś mi wspaniały pomysł. Za mną! Dokąd idziemy? Rosie? Spróbujemy schować dębiaka. Teraz będę musiał wybrać to jeszcze raz. Bruno, potrzebujemy twojej pomocy. Tak, słucham. Potrzymaj. Teraz... Gdzie jest dzióbek? Dzióbek! Jestem! Weź to prześcieradło. Dlaczego? Ponieważ pomożesz nam schować dąbka. Mnie? Naprawdę się schowam? Chodźcie, chmurki! Też możecie pomóc! To łaskocze! No i zrobione! Co zrobione? Wow! Gdzie jest dębiak? Spójrz! Rosie! Krzak! Idzie tutaj! A ty ciągle o tym swoim... krzaku? Teraz już wiem, kto to może być. Chodźcie, schowajmy się. Mam już tego dość. Tutaj jestem, zwyciężyłem. Halo? Dębiak? On zniknął. Dębiak! Gdzie jesteś, dębiak? Tutaj jestem, ty mały głuptasie. To najlepsza kryjówka, jaką kiedykolwiek widziałem. Dziękuję, Rosie i Kicek. Dziękuję wszystkim. Patrzcie! Dębiak wygląda jak domek. Świetny, duży domek! Zgadza się. A co możemy robić w takim domku? Bawić się! Jestem domek dębiak! Rosie? Jeśli byłabyś niewidzialna, tak? Tak. Więc musiałabyś ciągle wołać: tutaj jestem i nie siadaj na mnie, do ludzi. Tak, a ty nie mógłbyś zrobić sobie zdjęcia. Przecież nikt nie mógłby cię zobaczyć. Hej, Kicek, wiem, jak możemy stać się niewidzialni. Co? Takimi, że nikt nas nie widzi, niewidzialnymi? Tak. Chcesz zobaczyć? Nie wiem. No chodź. Tylko na trochę. Okej, ale tylko trochę. No i masz. Dobranoc, Kicek. Bardzo sprytne.
Mój niezwykły umysł mówi mi, że ta karta, którą trzymasz, ma namalowany obrazek jabłka. Miałem powiedzieć banana. Dziękuję. Hej, powiedziałaś jabłko. Nie możesz tak zmieniać zdania. Kontynuując występ... Nie daję ci pospać, dębie? Nie, wcale nie śpię. A więc na mój wielki finał... Mam nadzieję, że sprawi, że pojawi się jakieś jedzenie. Jestem taki głodny. Ja też, Kicek. Czy chcielibyście się czymś z nami podzielić? Wybacz, Dziubek. Więc w moim wielkim finale mamy zamiar przedstawić sztuczkę znikania, do której potrzebuję ochotnika. Ura, proszę o wielkie oklaski dla Kicka! Hej! O, wielkie dzięki! A teraz wejdź do mojego magicznego pokoju. To jest namiot Filipa. Pożyczyłem go Dziubkowi. Naprawdę? To było miłe. Nieprawdaż? Pożyczyłem mu raz gniazdo. Możesz po prostu wejść do namiotu? Proszę. Teraz wypowiem magiczne, znikające zaklęcie. Nie, to nie to. Nie, to nie to. O, szybciej! Umieram z głodu! Nie. Ach, skoro tak szybko nie sprawisz, że Kicek zniknie, idę się trochę pochuśtać. Mogę iść z tobą? Może spróbuj zrobić tę sztuczkę, kiedy przypomnisz sobie magiczne zaklęcie, Dziubek. Możesz teraz wyjść, Kicek. O, nie idźcie. Przypomniałem sobie. Tak, to alakalamakazagazakazum. Patrzcie. Pom. O, cześć, Kic. Zniknął. Zniknął? Czy on zniknął? Wow. Nieźle. O, ale jak to zrobiłeś, Dziubek? To... magia. Ale ja nie chcę, żeby Kicek zniknął. O, Olu, to tylko sztuczka. Dziubek wie, jak sprawić, by wrócił. Prawda, Dziubek? Dziubek? Binki, winki, duda! Nie. Nie, dalej nie ma. To potrwa wieki. Dajcie mi znać, jak sprowadzicie Kicka. Będę na huśtawkach. Biedny Kicek. Nie martw się, Olu. Sprawimy, że wróci. Kicek? Kicek? Drugie drzwi. Hej! Widzę stąd mój domek. Jeśli więc Kicek wyszedł z namiotu tędy, to też musiał go widzieć tu. Ciekawe. Iki wiki czaki pu! Niki waki paki tu! Spróbuj może pierwsze. Kicek! Kicek? Kicek! Rosie!
Więc to jest to miejsce, gdzie zniknąłeś? Wybacz, że opuściłem magiczne show, ale byłem taki głodny, a Dziubek robił to tak długo. W porządku, Kicek, ale wszyscy bardzo się martwią. Naprawdę myślą, że Dziubek sprawił, że zniknąłeś. Ojej. Lepiej wracajmy i powiedzmy, że jesteś cały. Ale jeśli tak po prostu wrócimy, Dziubek będzie wiedział, że to nie przez niego zniknąłem. A wiesz, jak on myśli, że zna prawdziwą magię. To prawda. Mam świetny pomysł. Wszyscy będą szczęśliwi. Pora na trochę magii, Rosie i Kicka. Alla kalama kazagaza zi. Albo alla kalama kazagaza pi. Straciliśmy Kicka na zawsze. I nawet się z nim nie pożegnaliśmy. Alla kalama kazagaza chip. O, a to zabawne. Teraz Rosie też zniknęła. Co? Nie ma Rosie ani Kicka. Okej, Dziubek, poddaj się. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Gotowy, Kicek? Gotowy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Gdybym nie był tak wyśmienitym magikiem, to by się nigdy nie wydarzyło. To bardzo duża moc, ta cała twoja magia. Zbyt duża. Ale oni muszą gdzieś tu być. Nikt tak po prostu nie znika. O, spójrzcie. To wygląda jak piknikowy kosz. Wow! Spójrzcie na to jedzenie. O, tu jest liścik. To do ciebie, Dziubek. Jeśli chcesz nas znów zobaczyć tu, powiedz alla kalama kazagazazo. Wróciliśmy! Rosie! Ale jak wy... To magia, Filip! Znam taki ze znikaniem trik, do którego dołączycie w mig. O, mój ulubiony rodzaj magii! Nie! Rosie? Tak, Kicek? Skąd wiedziałaś, gdzie mnie znaleźć? Wiesz, kiedy zniknąłem? Jak wszyscy świetni detektywi, użyłam trzech rzeczy. Oczu do szukania wskazówek. Kontynuuj. I mojej główki, żeby pomyśleć, dokąd prowadzą te wskazówki. Racja. Zaczekaj, to są tylko dwie rzeczy. Jaka jest trzecia? Byłeś głodny, Kicek. Wiedziałam, że będziesz chciał napełnić brzuszek. Tak, zgadza się. Co on zamierza zrobić?
Filip zachowuje się tak dziwnie. Pokaż, niech spojrzę. Wygląda tak, jakby uciekał przed rozwścieczonymi pszczołami. Nie, wydaje mi się, że on próbuje być cool. A co jest cool w machaniu rękami niczym zwariowany motyl? Chodźmy się tego dowiedzieć. Najpierw chcę się dowiedzieć, co było w tym pudełku, które ktoś zostawił pod naszymi drzwiami rano. Dla Rosji i Kicka. Ale nie jest napisane od kogo. Co może być w środku? Rosji i Kicek pokochają mój prezent. Nie każdego dnia ktoś daje ci twój bardzo szczęśliwy kamień. Ojej, zapomniałem włożyć go do pudełka. Musi być jakiś sposób, żebym to zrobił. Zrobił co? Co próbujesz zrobić znów? O, cześć, dzióbek. Próbuję latać. Latający Filip! Kiedy skończysz? Latanie to sztuka. Coś, o czym ja wiem praktycznie wszystko. A teraz wstań. Podnieś swoje ręce i zamknij oczy. Okej. A teraz szybuj, mały ptaszku. Wzbij się w powietrze. Poczuj tą bryzę i wznoś się w chmury. Nurkuj z jaskółkami. Uważaj na drzewo! Problem twój w czym innym tkwi. Czyli w czym? Wyraźnie brakuje ci skrzydeł. Och, zauważyłeś. Au. Co ty robisz? My magiczne pióra weź i ku przejrzystemu niebu leć. Ra! O tak, Filip, już czas latać. Wow. Czas się ruszać. Machaj, machaj. Czy czujesz tą magię, Filip? Nie, ale czuję się głupio. Wow! Wow! Znalazłeś coś na dnie? Nie. To zabawne. Filip siedzi na naszych kwiatkach teraz. Wygląda na bardzo zrezygnowanego. Chyba przyszedł najwyższy czas dowiedzieć się, o co chodzi. Cześć, Filip. Och, cześć, Rosji. Kicek. Co tam? Wszystko, czego chcę, to latać. Czy proszę o zbyt wiele? Może? Użyłem nawet magicznych piór dzióbka, ale nie są dobre. Nie mogę się oderwać od ziemi. O, może po prostu nie jesteś stworzony, żeby latać? Myślę, że Kicek ma rację. Świetnie. Ale to nie oznacza, że nie możesz próbować. A my ci pomożemy. Prawda, Kicek? Tak? O, tak! Tak, pomożemy! Cześć, Rosji. Kicek. O nie. Jak ja teraz im dam mój szczęśliwy kamyk? Dobrze, Filip. Wyżej. Wyżej. Machaj mocniej. Mocniej. Macham. Macham. Ugh.
To nie działa. Jestem wykończony. Aha, wiem. Spróbujmy na wzgórzu. O, Rosie, kicek. Jesteście pewni, że tym razem się uda? Prawie na pewno. Powodzenia, Filip. Myślę, że ci się przyda. Nadchodzę! Filip, jesteś cały? Nic mi nie jest. Żeby tak wszyscy stali w bezruchu. Musi być jakiś sposób, abyś mógł latać. Jedyne, co umiem, to się przewracać. Nie latać jak ptak. Szkoda, że nie masz skrzydeł jak samolot. Kicek, jesteś geniuszem. W takim razie chodźcie. Dokąd? Zrobić Filipowi skrzydła. Teraz moment, na który wszyscy z was czekali. Kicek, proszę. Przedstawiam wam Filipa, chłopca, który lata. Gotowy, Filip? Gotowy! Stać! Co się stało, Bruno? Otworzyliście już prezent? On był od ciebie? Ale on był pusty! Wiem, wybaczcie. To miało być w środku. O, jest cudowny! To mój szczęśliwy kamyk, żeby wszystko, co robisz, wychodziło dobrze. Do tego właśnie służy szczęśliwy kamyk. Dziękuję, Bruno. Z twojego pudełka wyszły super skrzydła Filipa. A teraz z tym szczęśliwym kamykiem jego pierwszy lot musi się udać. Powodzenia, Filip! Gotowy! 3, 2, 1. Wow! Filip dostał skrzydeł! Ja latam! To mój szczęśliwy kamień. I moje magiczne pióra. Dobra robota, Filip. Umiesz latać. Wszystko dzięki wam, kochani. Tak, Kicku? Gdybym był pchłą, ale takiego samego rozmiaru jak teraz, mógłbym skakać aż do księżyca. Ciekawy fakt. Ale pomyśl, jaki duży musiałby być pies, na którym bym siedział. Bardzo duży. Ogromny! Ale wtedy co z budą dla psa? Byłaby gigantyczna! Rosie? Tak, Kicku? Nie chcę być gigantyczną pchłą, Rosie. Nie sądzę, że ci się to przytrafi. Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie. Chciałbym być gigantycznym królikiem za to.